Cześć dziewczyny. W ostatnich wyborach parlamentarnych padł rekord frekwencji co najmniej ostatnich 20 lat. Do urn poszło prawie 62% uprawnionych. Wygląda na to, że nigdzie nie podają danych, ile kobiet i mężczyzn poszło na wybory. Szukałam, ale takich danych nie znalazłam. Szkoda, bo chciałam zobaczyć tak naprawdę tą liczbę kobiet. Ogólnie na co dzień kobiety mniej interesują się od mężczyzn polityką, ale myślę, że w tej grupie wyborców mimo wszystko spora część to jednak kobiety. I zastanawia mnie, ile z tych kobiet przy zakreślaniu krzyżyka na liście wyborczej podjęło przemyślaną decyzję wynikającą właśnie z przekonań i dogłębnej analizy sceny politycznej. I dziewczyny, naszła mnie taka myśl. Zanim kupisz jakiś kosmetyk, spędzasz mnóstwo czasu na urodowej stronie YouTube'a. Oglądasz filmiki, czytasz niezliczone recenzje na forach urodowych. I co w tych recenzjach szukasz? No, skupiasz się na działaniu kosmetyków, sprawdzasz skład, zwłaszcza jeśli lubisz ekologiczne kosmetyki, czytasz opinie o marce, porównujesz, co obiecuje producent, a jaka jest rzeczywistość, patrzysz na cenę. No, wszystkie te argumenty opierają się na danych, nie na emocjach. Tak, czasami zdarzają się bardziej emocjonalne, powiedzmy, argumenty za danym kosmetykiem. Na przykład coś ładnie pachnie albo ma ładniejsze opakowanie, nawet jeśli jest może niepraktyczne, jak kiedyś opakowanie jednej z baz pod cienie, gdzie dużo produktu zostawało po prostu w opakowaniu i nie można było wydobyć całego kosmetyku. No, co jeszcze robisz? Oglądasz recenzje porównawcze kosmetyków z różnych firm, tak jak na przykład swego czasu był duży boom na gąbeczki typu Beauty Blender i był wysyp filmików porównawczych różnych marek gąbeczek, ich kształtów, kolorów i tak dalej. I tak sobie myślę, czy kształtując swoje poglądy polityczne, a zwłaszcza przed jakimiś wyborami, na które się wybierałaś, to czy zrobiłaś kiedyś takie dogłębne rozeznanie, żeby poczytać mnóstwo blogów politycznych, pooglądać filmiki czy posłuchać jakichś debat? No, tyle czasu poświęciłaś na znalezienie najlepszego kosmetyku, który nie zaszkodzi Twojej cerze, no ale ile czasu poświęciłaś na sprawdzenie, która partia polityczna najmniej zaszkodzi Twojemu portfelowi? Od polityki nie da się uciec. I choć mówisz, że polityką się nie interesujesz, nieważne z jakich względów, to jednak polityka tobą jak najbardziej się interesuje. A tak dokładniej, polityka interesuje się bardzo twoim portfelem. No pomyśl, interesują cię kosmetyki. Świetnie. A zastanawiałaś się, o ile więcej i lepszych kosmetyków byś mogła sobie kupić, gdyby podatki w Polsce były niższe? Jakie marki by weszły na polski rynek, gdyby nie było tylu ograniczeń i utrudnień biurokratycznych? No wreszcie nie trzeba by było zazdrościć dziewczynom z amerykańskiej części YouTube'a, które tam opowiadają o fajnych markach i w ogóle o ofertach, które można tam dostać. Dlaczego więc nie poświęcisz trochę czasu, aby jednak bardziej przyglądnąć się polityce? Ja oczywiście polecam, abyście przyglądnęły się uważnie panu Januszowi Korwin-Mikkemu, bo po dogłębnej analizie może się okazać, że partia Korwin to tak zwany kosmetyk wszechczasów, taka niedoceniana perełka na scenie politycznej. A więc co sprawdzamy? Działanie kosmetyku. Sprawdź dogłębnie, co pan Korwin robił przez te wszystkie lata. Ilu ludzi Korwin przekonał do idei wolnościowych, wolnorynkowych? Ilu ludziom zwrócił uwagę na to, jak działa ekonomia i jak bardzo zainteresował ludzi polityką? Korwin działa na scenie politycznej już kilka dobrych dekad. Jest mnóstwo jego wypowiedzi w internecie, artykułów również przez niego napisanych. No, wystarczy po prostu wpisać w Google czy w YouTube hasło Korwin i po prostu przeglądać wyniki wyszukiwań. Wiem, że na pierwszy rzut oka tych informacji jest tak dużo, że wydaje się to być nie do ogarnięcia. No ale jak zaczynałaś interesować się kosmetykami, to też robiłaś to powoli. No gdzieś tam codziennie, powiedzmy, jakiś tam filmik jeden sobie oglądnęłaś, więc oczywiście nie wszystko od razu.
daj sobie czas, oglądnij gdzieś krótszą wypowiedź i się nad nią zastanów, poświęć trochę czasu w swoim życiu również na temat polityki, bo polityka jest obecna w Twoim życiu od pierwszego do ostatniego momentu. Skład. Zwróć uwagę na jakich wartościach opierają się poglądy Korwina. Jakie są główne idee, czyli składniki jego poglądów. Ale popatrz na pełny skład, nie na jakieś urywki, zdania wycięte z kontekstu, które pojawiają się w mediach głównego nurtu. Jeśli lubisz naturalne kosmetyki, to dobrze wiesz, że trzeba czytać pełny skład, bo coś może tam być ukryte. Nie patrzysz tylko na pierwszy składnik. Tak samo nie daj się wprowadzić w błąd mediom głównego nurtu, które przedstawiają Korwina jako złego człowieka, bo wyciągają z kontekstu jego jedno zdanie, które na pierwszy rzut ucha, brzmi gorzej, ale po głębszym zastanowieniu i weryfikacji, czy dyskusji z innymi ludźmi, czy w ogóle wysłuchania pewnych wyjaśnień, to naprawdę cała logika jego myślenia jest spójna i co więcej może się okazać atrakcyjna również dla Ciebie. Polecam wysłuchać od początku do końca jego wykładów ze spotkań otwartych z sympatykami. Tych filmików ze spotkań z nim jest mnóstwo i na spokojnie można przesłuchać całość, nie przerywaną przez tendencyjne pytania czy jakieś głupie komentarze stronniczych dziennikarzy. Wysłuchaj na spokojnie, ale przede wszystkim bez negatywnego nastawienia z góry do jego poglądów. Marka. Zobacz na całą partię Korwin. Jakby ktoś oczywiście nie wiedział, partia Korwin wchodzi w skład obecnej w Sejmie Konfederacji, natomiast ja jako korwinista skupiam się przede wszystkim na tej części wolnościowej Konfederacji, czyli na partii Korwin. Bo do zgłębienia szczególnie idei wolnościowych, wolnorynkowych chcę Was po prostu przede wszystkim przekonać. Zobacz, jacy ludzie są wolnościowcami. Jakie mają poglądy, co mówią, jakie mają doświadczenie, nie tylko polityczne, ale również zawodowe. W partii Korwin jest mnóstwo przedsiębiorców, ludzi, którzy wiedzą, na czym opiera się biznes. A skoro oni umieją prowadzić biznes, to wiedzą, co zrobić, żeby państwo nie przeszkadzało biznesowi. I teraz pomyśl, dobrze działające w Polsce biznesy posłużą Tobie, bo to Ty korzystasz z tych biznesów i dzięki tym biznesom Ty zyskujesz. Powinno Ci zależeć, żeby przedsiębiorcy mieli możliwość swobodnego działania na rynku, bo dzięki temu Ty masz możliwość wyboru najlepszej firmy, najlepszego producenta, czy najlepszego kosmetyku, czy w ogóle fryzjera na przykład najlepszego. Cena. Pomyśl, jaką cenę przyjdzie Ci zapłacić za obietnice wyborcze. W życiu nie ma nic za darmo. Jeśli politycy obiecują, że dadzą Ci 500 zł, muszą najpierw zabrać Ci 700 zł. Nie ma innej możliwości. Koszty programów socjalnych również Ty musisz pokryć. Zainteresuj się podstawami ekonomii. Naprawdę nie trzeba wiele wiedzieć, żeby zrozumieć, że pieniądze nie biorą się z powietrza i że za te wszystkie obietnice koniec końców zapłacisz Ty, a w Twoim portfelu zostanie Ci mniej pieniędzy. Partia Korwin, no również Konfederacja, nic Ci nie obiecuje, nic Ci nie da, ale po prostu też nie będzie Ci zabierać tyle, ile obecnie zabierają Ci kolejne socjalistyczne rządy. Dziewczyny, filmików o ekonomii też jest mnóstwo. Na początku polecam kanał na YouTubie Prosta Ekonomia. W bardzo przystępny sposób tłumaczą różne zagadnienia wolnego rynku. Można najpierw zacząć od takiego filmiku Kapitalizm w Polsce, socjalizm versus kapitalizm. Dalej. Co mówi producent, a jaka jest rzeczywistość? Czy mamy realne postulaty, czy tak zwaną kiełbasę wyborczą? Kupując kosmetyki, nie bazujemy na reklamach od producenta, bo wiemy, że modelka w reklamie ma tak długie rzęsy nie dzięki maskarze, ale dzięki przyklejonym sztucznym rzęsom. Dlatego szukamy niezależnych blogerek i wysłuchujemy ich opinie, czytamy komentarze. A więc nie opieraj swojej recenzji partii politycznej na informacjach z mediów głównego nurtu czy spotach wyborczych. Znajdź niezależnie myślących blogerów, którzy wyjaśnią Ci poglądy różnych ugrupowań. Poczytaj też komentarze pod tymi filmikami, wejdź w dyskusję z różnymi ludźmi. Ładny zapach.
Dziewczyny, zdarzają się kosmetyki, które mają drażniący zapach. No ale skoro dobrze działają, to i tak my je używamy. Doskonale wiecie, do jakich ekstremów my kobiety jesteśmy zdolne dla urody. Ile wyrzeczeń i bólu jesteśmy w stanie znieść. Jak czasem idę do kosmetyczki, to śmiać mi się chce na myśl, że żaden facet by się nie podjął niektórych zabiegów, które my czasami robimy. Zwłaszcza mam na myśli te mocno bolące. Po prostu sobie tego nie wyobrażam. A my jednak i tak w to brniemy, no bo chcemy być piękne. Więc pomyślcie tak, jeśli Wam drażniąco pachną poglądy samego pana Korwina, bo ma parę kontrowersyjnych wypowiedzi, zwłaszcza w tych kwestiach no społecznych, ale jego poglądy gospodarcze naprawdę mają sens, to czemu nie pójdziecie spróbować? Jesteśmy naprawdę otwarte wręcz na wszystko w kwestiach urody, a w kwestii polityki najmniejsza kontrowersja nas od razu odstrasza. Ładne, praktyczne opakowanie. Sprawdź, czy ustrój i system, który proponuje dana partia, jest dla Ciebie praktyczny. O co mi chodzi? Partie takie jak PiS, PO, PSL, czy ogólnie Lewica, wszystkie przyległe, pomniejsze partie wchodzące z nimi wkład tam różnych koalicji, różnych układów, opierają swoje programy właściwie na zwiększaniu biurokracji. A ta biurokracja nie pozwala nam się rozwijać. Hamuje nas, zmniejsza naszą wolność. Wszyscy narzekamy na biurokrację, ale z jakiegoś powodu ludzie dalej głosują na partie, które tę biurokrację zwiększają. I gdzie tutaj logika? Sprawdź więc program Konfederacji, gdzie jest partia Korwin, i zobacz, jaka może być alternatywa. Czyli no sprawdź, na czym polegają przede wszystkim poglądy wolnościowców. Recenzje porównawcze. Oglądaj debaty. Według mnie debaty to jeden z najlepszych sposobów na szybkie zweryfikowanie różnych poglądów politycznych, bo mamy dość jasne zestawienie. Słuchajcie, pamiętam jeszcze, no to było z 8 lat temu, oglądałam taką fajną debatę, Korwin versus Palikot, jeśli jeszcze pamiętacie Palikota. To była taka debata na ringu bokserskim, no fajnie się to oglądało. Palikot prezentował wtedy dość mocno lewicowe i takie populistyczne hasła, więc wyraźnie widać było ten kontrast z poglądami Korwina. Całości już chyba nie ma w internecie, ale są urywki w kawałkach na YouTubie, jeśli Was to interesuje. Palikot już też na scenie politycznej no praktycznie nie istnieje, ale też polecam Wam nawet te stare filmiki, bo jest tam dużo ciekawych informacji, nadal aktualnych, jeśli chodzi o poglądy Korwina. Polecam Wam szukać też nie tych debat, które prezentują media głównego nurtu przed wyborami, bo też jest tam bardzo dużo partii naraz i mało czasu na wypowiedzi. I te debaty przedwyborcze w mediach głównego nurtu są pewnego rodzaju show, powiedzmy, zamiast zwykłą dyskusją czy taką prezentacją poglądów. Warto więc szukać takich, może nie tyle debat, co pewnych dyskusji, gdy są dwie lub trzy osoby naraz, taki pewien panel dyskusyjny. A więc, gdyby poglądy Korwina były jak kosmetyk. Krem Korwin to 100% wolności, bez ZUS, CIT, PIT. Niezmienna receptura od ponad 50 lat. Efekty widoczne już po pierwszym tygodniu regularnego stosowania. Może to jej urok? Może to Korwin? Korwin, ponieważ jesteś tego warta. Polecam, kobieta tłumacząca Janusza Korwin-Mikkego.